czym chciałbym dzisiaj mówić. Więc po pierwsze o strukturze, zasadach i zakresie działania władz administracyjnych i samorządowych w Sejnach na przestrzeni dziejów ograniczonych w podtytule naszego spotkania, czyli wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX, ale pierwsza połowa wieku XX to jest do 1939 roku, chyba że ktoś żył dłużej, to pojawi się też data nieco późniejsza. Też nie chciałbym Państwa zanudzać co do zasad i zakresu władzy, bo to po prostu mnóstwo byłoby szczegółów nieistotnych. Natomiast bardzo ogólnie będę starał się o tym powiedzieć. To, co jest sednem dzisiejszego spotkania, to obsada osobowa organów władzy w Sejnach. I tu padnie dzisiaj pojawi się kilkadziesiąt nazwisk od 1807 roku aż po ten 1939 rok. I wreszcie pozostaje ta personalna strona życia politycznego. Przy czym ja nie chcę Państwu tego wszystkiego czytać, co przygotowałem, tylko na wszelki wypadek, gdybyście Państwo mieli pytania, a z głowy, czyli z niczego nie będę w stanie odpowiedzieć, to mam tu ściągi dotyczące biografii poszczególnych ludzi, jeśli to będzie Państwa interesowało. Struktura tego wykładu będzie taka, że zaczniemy od tego, co jest najbliższe, czyli od władzy burmistrzowskiej, Rady Miasta, czy obojętnie jak się ona nazywała, ale chodzi o ten organ samorządowy. Później przejdziemy na poziom powiatu, czyli będą starostowie, podprefekci, naczelnicy powiatu i rady powiatu. I wreszcie przejdziemy na poziom wyższy, czyli władze wojewódzkie i władze parlamentarne, ogólnokrajowe. Ale nie będę mówić o marszałkach Sejmu i Senatu i strukturze tych organów, tylko będzie chodziło mi o pokazanie, kto reprezentował ziemię sejneńską w tych organach władzy ustawodawczej najwyższej. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli zaczniemy od władzy miejskiej. Najpierw trochę właśnie tych spraw dotyczących zasad i zasad funkcjonowania i struktury będzie nam łatwiej też rozumieć jakby sytuację tych ludzi, którym przyszło te urzędy piastować. Więc nazewnictwo. Spotykamy się z różnym rodzajem nazewnictwa. Najstarsze to jest od 1807 władze miejskie, to był urząd municypalny. Tak mówiono, urząd municypalny. W 1842 roku zamieniono nazwę na magistrat. I ta formuła magistratu funkcjonuje do 1933 roku. Zobaczcie Państwo, że tu mijamy okres I wojny światowej, zmianę zupełnie systemu politycznego, niepodległość, ale to nazewnictwo zostało. Jest to konsekwencja tego, że integracja II Rzeczpospolitej z tych trzech zaborów oraz ujednolicanie systemu prawnego, politycznego trwało bardzo długo. I ostatnim elementem właśnie w 1933 roku było scalenie, ujednolicenie administracji tej lokalnej, samorządowej. I w 1933 roku usunięto z nazewnictwa oficjalnego magistrat, a pojawił się zarząd miejski. Czyli mamy te trzy formy. Chociaż potocznie, myślę, że część osób i dzisiaj mówi magistrat. Tak? Jak nie na urząd, to na budynek. Ale się mówi magistrat, że to jest w magistracie. Kto tworzył ten urząd municypalny lub magistrat? No, ja będę mówić tylko o Sejnach, czyli o miasteczku wielkości Sejn, bo to wiemy, że byli też prezydenci. W Sejnach nigdy prezydenta jako osoby sprawującej władzę miejską nie było. Czyli mamy burmistrza i ławników. W Sejnach przez cały okres było dwóch ławników. Jeden ławnik był ławnikiem sekretarzem,
czyli jak to się mówiło, trzymał pióro, odpowiadał za funkcjonowanie kancelarii. I drugi to był ławnik kasjer, który odpowiadał za kasę miejską. I tak było aż do tysiąc, jeśli chodzi o sejny, 1933 roku, bo wówczas pojawia się jeszcze wiceburmistrz. To jest nowy człowiek w zarządzie miejskim, wiceburmistrz. Burmistrz był urzędnikiem rządowym. Czyli, co jest istotne, niezwiązanym z miejscem zamieszkania. Tak było w Królestwie Polskim i potem w tym okresie po powstaniu styczniowym. Uległo to nieco zmianie w okresie międzywojennym, gdzie mieliśmy też burmistrzów pochodzących z Sejn albo z okolic Sejn. Co istotne, burmistrza zatwierdzał najczęściej albo władca, tak było w Księstwie Warszawskim, w Królestwie Polskim, albo minister spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych jako zatwierdzający burmistrza pojawia się po powstaniu styczniowym i to jest aż do wybuchu II wojny światowej. Czyli ta władza była dosyć scentralizowana, to jeszcze później nam się pojawi. Natomiast ławnicy mogli pochodzić z mieszkańców naszego miasta. Warunek był taki, no oczywiście i ktoś, kto był burmistrzem, to musiał spełniać pewne kryteria, ale o ławnikach powiem, że to był człowiek mieszkający tutaj, który musiał mieć własność nieruchomą. Czyli musiał posiadać posesję. Dom, kamienicę, działkę na terenie miasta. I ten ławnik kasjer bardzo często zastępował burmistrza w sytuacji, kiedy ten był suspendowany, czyli zawieszony w swoich czynnościach. I to wprowadza w źródłach wiele pomyłek. Jak ktoś tego nie wie, to spotyka w źródle informacje Kowalski zastępca burmistrza Sejn. To nie znaczy, że to był zastępca, tak jak wiceburmistrz, tylko to był człowiek, który zastępował burmistrza, bo burmistrz był zawieszony w wykonywaniu urzędu i wiązało się to z tym, że zawieszony burmistrz dostawał w tym momencie, w tym okresie suspendowania, czyli zawieszenia, połowę pensji, a ten, kto go zastępował, drugą połowę pensji. Takie było rozwiązanie. Czyli budżet miasta nie cierpiał dwukrotnie, tylko po prostu dzielono to wynagrodzenie na połowę. I jeszcze, co jest istotne dla Sejn też, mianowicie jeżeli miasto było niezamożne, budżet miasta był marny, to przepisy dopuszczały taką sytuację, żeby nie tworzyć urzędu ławnika, na przykład kasjera, i wtedy tę funkcję pełnił w swojej jednej osobie burmistrz, który był jednocześnie i burmistrzem, i kasjerem. Ten przypadek w Sejnach dotyczy, ja chyba kiedyś tutaj na którymś spotkaniu wyjaśniałem los Boraczewskiego, który był burmistrzem, kasjerem i mu chałupa spłonęła razem z kasą miejską i z całym archiwum miejskim i stąd się wzięło wtedy to stwierdzenie, że w Sejnach był potężny pożar, bo spłonęły dokumenty miejskie, czyli ratusz i jeszcze tam kilka połaci miasta. Tak nie było. Po prostu spłonął dom, burmistrz pełnił jednocześnie urząd kasjera, potem odgrzebano ze zgliszczy tam stopione, bo przecież nie było papierowych pieniędzy ani kart magnetycznych, więc wygrzebano te stopione monety, porozrywano, policzono, ile tam tej kasy było. Chodzi o to, czy burmistrz przypadkiem jako kasjer nie oszukał miasta, tak, mieszkańców. Więc to taka była z tym historia. Jeszcze i to wszystko. To znaczy jeszcze byli kancaliści. Mogli być pisarze. Jeszcze jeden, dwóch pisarzy. I panie burmistrzu, to wszyscy urzędnicy miejscy. Słucham? I tak było do 1939 roku.
okresowo jeszcze zatrudniano do wybuchu I wojny światowej dwóch stróży miejskich, którzy nocnych, którzy mieli zadanie chodzić w nocy po mieście i pilnować, żeby pożar nie, pilnować, czy pożar nie wybuchł. Gdyby wybuchł pożar, to mieli trąbić na alarm, zrywać tam wszystkich mieszkańców i mieli gasić tenże pożar. Dodatkowo jeszcze dwóch strażników miejskich, takich policjantów byśmy powiedzieli. I to wszystko, to cała kadra administracyjna miasta. Natomiast dlaczego tak mało było? Dlatego, że po pierwsze miasto było własnością mieszkańców, czyli własnością, majątkiem miasta był ratusz, szopa na narzędzia ogniowe, para koni, żeby można było beczki ciągać na wypadek pożaru i żeby burmistrzowi podwód nie dawać, no to od razu było za podwodę, czyli za samochód służbowy, byśmy dzisiaj powiedzieli. I miasto miało jeszcze szkołę, ale nie budynek, tylko wynajmowało. Potem dopiero się pojawiła szkoła. I to wszystko, to jest cały majątek miejski. No oczywiście tam jedno biurko, dwie ławki, parę krzeseł w ratuszu, tak? To było całe wyposażenie. Kiedyś możemy sobie się nad tym pochylić, w ogóle przejrzeć, co było majątkiem miasta, ale to było bardzo mało. Natomiast wszystkie usługi potrzebne miastu były realizowane przez przetargi. Jeśli na przykład, a to było w każdym mieście, zbierano odchody od zwierząt, które chodziły po ulicach, a szczególnie w dni targowe czy jarmarczne, to po prostu ogłaszano licytację na sprzątnięcie ulic. Kto dał więcej do kasy, ten miał prawo przez rok sprzątać. Jeśli chodziło o pobieranie rogatkowego na przykład, a były trzy rogatki w sejnach, czy też stanownego na rynku, czy jakichś innych opłat, nie będę teraz wymieniać, to po prostu ogłaszano przetargi. Kalkulowano, ile miastu się opłaca wziąć z jednej rogatki w ciągu roku i od tej kwoty rozpoczynała się licytacja. Kto wygrał licytację, to miał w ciągu roku kasie miejskiej wpłacić określoną kwotę. I burmistrza w ogóle nie interesowało to, jak to się dzieje, byleby nie było skarg mieszkańców. No bo jeśli mieszkańcy się skarżyli, szczególnie ci, którzy przyjeżdżali za sposób pobierania tych opłat, no to wtedy burmistrz wkraczał do akcji. Ale tak wszystkie usługi były wydzierżawiane. Rzeźnia była wydzierżawiana. Miasto nawet nie miało swojej rzeźni przez wiele lat, bo wynajmowało szopę na rzeźnię. Więc dlatego tak skromna obsada personalna była magistratu. Tu macie państwo listę burmistrzów Sejn od 1808 do 1918 roku, poczynając od Bartłomieja Boraczewskiego aż do Michała Jakuba Januszewicza. Kursywą zaznaczyłem burmistrzów Rosjan. Widzicie państwo, że pierwszy Rosjanin pojawia się w 1869 roku. Jest to efekt polityki rusyfikacyjnej po stłumieniu powstania styczniowego. Tu nie wymieniłem wykształcenia czy też wcześniejszych funkcji tych ludzi, ale już od Olszewskiego zaczynając, zresztą Maszewski tak samo, to byli dymisjonowani oficerowie albo jeszcze niższych szarż wojskowi, a potem już od Kisterna zaczynając przez Muchina, Gołosowa, to wszystko byli oficerowie armii rosyjskiej. W stopniach od podporucznika do Kistern najwyższej rango do podpułkownika. Jak widzimy, Polacy to tylko Dębiński, Rygiel i potem Kołomyjski i Januszewicz.
Nie będę powtarzać tego, co napisałem w tej książce o Sejnach, fakty, mity, zapomnienia, bo tam takie krótkie omówienie jest charakterystyka całej społeczności burmistrzów, czyli jakie mieli wykształcenie, stan rodzinny. Nie chciałbym się teraz z tym powtarzać. W każdym razie widzicie Państwo też, że długość sprawowania urzędu nie była zbyt wielka. Tu Ignacy Bilewicz chyba zupełnie króluje, 21 lat pełnił swój urząd. Wrócimy później do Januszewicza, bo to jest wyjątkowa zupełnie historia w Sejnach i chyba w całej Polsce. Tu prezentuję Państwu pieczęcie Urzędu Burmistrzowskiego, poczynając od 1812 roku aż po 1860. Tu jest podpis Bilewicza właśnie, a u góry Boraczewskiego. Stanowisko burmistrza było ryzykowne. Dlaczego? Dlatego, że dosyć często ci burmistrzowie byli jednak suspendowani, czyli zawieszani. Co było powodem zawieszania? Jeśli chodzi o Boraczewskiego, no to rzeczywiście naruszył prawo obywatelskie jednego z właścicieli ziemskich, który przyjechał do Sejn i za drobne wykroczenie kazał go aresztować. Naruszył wolność osobistą, nie miał takich kompetencji. Nie dość, że został suspendowany, to został skazany na karę twierdzy. Wieloletni proces doprowadził go do ruiny. Pochodził z Krasnopola. Wrócił do Krasnopola i zmarł w 30 lat po porzuceniu urzędu burmistrza Sejn w całkowitej biedzie, bo po prostu cały jego majątek przez to, że był suspendowany i potem skazany, uległ stracie, mieszkał u swoich dzieci w Krasnopolu. Ale pozostali, ponieważ nie ma akt personalnych, więc te dane są trochę fragmentaryczne, ale gdy porównamy to z tym, co się działo w innych miastach wielkości Sejn i nie tylko też w województwie augustowskim, to głównym powodem tego suspendowania były zatargi z przedsiębiorcami. Ci byli głównie Żydami, więc to były spory burmistrz kontra społeczność żydowska. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład jakiś mieszkaniec żydowski Sejn był dzierżawcą propinacji, no to wchodził w kontakt z burmistrzem. Jeśli co było charakterystyczne, to jest rywalizujący o tę dzierżawę podejrzewali zawsze burmistrza o jakieś tam nielegalne interesy z tym, kto wygrał. Więc skarżono do władz zwierzchnich. Jeśli był cień podejrzenia, władze zwierzchnie, Państwo znacie być może taką formułę, dla dobra służby. Więc dla dobra służby zawieszały wykonywanie obowiązków burmistrza. Jeśli to była błaha sprawa, to czasem po roku wrócił na urząd. Jeśli była trochę grubsza, to przenoszono go do innego miasta. I tam już nie był suspendowany, tam obejmował urząd. I tak to wyglądało. Można trafić nawet na burmistrza, tam gdzie się zachowały dokumenty, ale nie dotyczące akurat sytuacji w Sejnach, tylko w innych miastach, gdzie oni sprawowali ci ludzie swój urząd. Nawet na 2-3 grube teczki dokumentów dotyczących właśnie tych różnych oskarżeń o przekręty, których nikt nigdy nie udowodnił. Ale burmistrz przestawał pełnić swoją funkcję. Tu macie Państwo tych zastępców, których udało się znaleźć. I tu już mamy mieszkańców Sejn w większości. To są ludzie, którzy mieszkali w Sejnach albo pochodzili z okolic Sejn. I jak mówiłem, trudno jest ich wyłowić, dlatego że czasem to było krótko, a czasem, jak widzicie Państwo, długo. Łoktowski na przykład przez 2 lata był zastępcą. Bakinowski Feliks prawie 2 lata.
Ławkiewicz Antoni to ostatni kasjer przed I wojną światową, też przez 2 lata. Czyli wiemy od razu, że są to okresy, kiedy jest zastępca, czyli że burmistrza nie ma, bo burmistrz został suspendowany z jakichś tam powodów i po prostu kasjer przejmuje zarządzanie miastem. Tu jedyna fotografia zastępcy burmistrza, jaką udało mi się uzyskać, to jest Leon Koc, który był zastępcą burmistrza Sejn, potem był burmistrzem Filipowa, a jeszcze Sopoćkiń. Był zesłańcem, krótko co prawda, ale na Syberię. To jest dziadek Adama, dlatego że Leon Koc miał syna Włodzimierza, który był nauczycielem gimnazjum w Sejnach i w Suwałkach i miał 2 synów. Adama Koca, tego ministra skarbu, tam prezesa banku i tego, który polskie złoto wywiózł w 1939 roku na zachód. I Wacława Koca, pułkownika, dowódcę chówców junackich w II Rzeczpospolitej. Dzięki Wacławowi budowano między innymi drogę z Jeleniewa, czy Suwałk do Wirzeń. Ja poznałem córkę zarówno Adama, jak i Wacława Koca, które były bardzo mocno związane sentymentalnie z Suwałkami. Jeszcze nawet szukały, to pani Janiec, czyli córka Wacława, szukała działki, którą ojciec kupił nad jeziorem Wigry, bo chciał tam osiąść po przejściu na emeryturę. I się okazało, że ta działka jakoś tak zaginęła, nie było zmiany własności tej działki. Obie panie już nie żyją, ale zachowała się ta piękna fotografia Leona Koca z żoną. Teraz mamy czasy już bliższe nam, prawie współczesne, to tylko 100 lat i trochę. I jesteśmy przy burmistrzach miasta w okresie międzywojennym. Jako pierwszy tę listę otwiera Jan Gustaw Mitak 1 września 19 roku, ale wiemy doskonale, że nie mógł być pierwszym burmistrzem po 18 roku. I tu jest kłopot, dlatego że w Sejnach był okres trójwładzy. Od 18 roku mamy trójwładzę. Ja nie będę opowiadać, jak się ona kształtowała, ale z jednej strony są Niemcy, którzy są okupantami, i z drugiej strony ci Niemcy, którzy pozwalają na tworzenie tymczasowych władz zarówno społeczności polskiej, jak i litewskiej. Żadna z tych społeczności nie wykreowała na przełomie XVIII i XIX wieku władz miejskich, bo to było za nisko, nie dali rady, nie zdążyli. Natomiast były władze na szczeblu powiatowym. Zarówno ta władza administracyjna z Suwałk, tymczasowa Rada Obywatelska, taka inicjatywa rzeczywiście obywatelska, żeby objąć władzę na Suwalszczyźnie, delegowała swego przedstawiciela jako starostę, byśmy powiedzieli, sejneńskiego. I Litwini także przysłali swoje władze. I jakby zakres kompetencji tych władz polskich i litewskich zależał od Niemców. Jak się Sejny w ogóle w tym okresie pierwszej połowy XIX wieku, 1900-1923, to jest przepiękny przykład miasta, na którym można śledzić działalność 2 imperializmów. Imperializmu niemieckiego i imperializmu rosyjskiego. I to naprawdę w wymiarze imperialnym, nie jakimś tam sobie zabawy administracyjnej. Tylko Niemcy mieli koncepcję Mitteleuropy i w Sejnach się najbardziej koncentrowała efekty tej polityki. No a Rosjanie mieli swoją politykę z Petersburga, z Moskwy, a my byliśmy tutaj w Sejnach na obrzeżach tego, ale ten imperializm rosyjski tutaj był niezwykle silny. To jest zupełnie inny wątek, można kiedyś
o tym porozmawiać, szczególnie w kontekście też współczesnym, bo to się bardzo mocno, no, bardzo mocno koreluje ze sobą, jeśli chodzi o metody i sposób działania. I prawdopodobnie, bo mam tylko jeden przekaz właśnie tego Jana Mittaga, że przed nim burmistrzem był Januszewicz. Ten, proszę zobaczyć, ten, który był burmistrzem przed I wojną światową. Wraca z Rosji w latem 1918 roku. Społeczność powierza mu funkcję burmistrza. Jest krótko, bo jak pojawia się komisarz, starosta mianowany przez Warszawę, Herbaczewski, to mianuje Gustawa burmistrzem, Gustawa Mittaga burmistrzem. Januszewicza odsuwa, ale kiedy, jak widzicie Państwo dalej, Mittag rezygnuje z końcem grudnia z funkcji burmistrza, Januszewicz zostaje znowu burmistrzem. I nie spotkałem jeszcze takiej sytuacji, żeby burmistrz z czasów zaboru został burmistrzem po wojnie. On nie pochodził z wyboru. Januszewicz nie był burmistrzem z wyboru, tak samo jak Mittag. Byli mianowani. Ale zauważcie Państwo, że sprawował władzę aż do 2 listopada 1923 roku. Bo wtedy jesienią w Sejnach dokonano pierwszych wyborów do Rady Miejskiej. To też jest dziwne, bo, znaczy dziwne, specyficzne dla Sejn. Bo we wszystkich innych miejscowościach, miastach, te wybory były w 19-20 roku, a w Sejnach aż w 23. Jeśli chodzi o Mittaga, ja może nie będę Państwu życiorysów opowiadać tych ludzi, ale powiem tylko, że pochodził z Suwalszczyzny, był ewangelikiem, ukończył seminarium nauczycielskie w Wejwerach w 1897 roku. Dostał skierowanie do pracy w powiecie Brzeziny we wsi Teolin pod Łodzią, ale się tam nie zgłosił i wrócił na Suwalszczyznę do Chmielówki. Bo w Chmielówce był kościół, była wieś ewangelicka i tam była szkoła ewangelicka i rozpoczął tam pracę zawodową jako nauczyciel wiejski. 2 lata później przeniósł się do Serej, niedaleko stąd, a w 1904 roku do Sejn. I z Sejnami związał się na około 20 lat. Był jednym z najaktywniejszych społeczników tutaj w Sejnach. Zresztą, kiedy zacząłem już przeglądać ten okres międzywojenny, to niezwykle cenny jest almanach sejneński. O, tam są wspomnienia na przykład wnuka Jana Gustawa, czyli pana Lika. Są też artykuły dotyczące władz miejskich. One dają taki ogólny obraz i często zawierają fajne, rodzinne takie czy osobiste wspomnienia osób, które o nich piszą. Mittag też przez Rosjan został w 15 roku aresztowany, wysłany na Syberię, bo był ewangelikiem. Ewangelik to Niemiec, tak, dla Rosjan wtedy był. Oni oczyszczali przed pole frontu, więc wywozili na Syberię i wrócił z tejże Syberii dopiero w 1918 roku. Został prezesem takiej tymczasowej Rady Powiatowej Obywatelskiej w grudniu 18 roku. Jak pojawia się komisarz Herbaczewski, mianuje go burmistrzem. Potem był szefem Urzędu Skarbowego w Suwałkach, w Sejnach do 25 roku. Jak zlikwidowano ten urząd, przeniósł się do Suwałk. To najkrótsza taka charakterystyka. Zmarł w 1949 roku w Elblągu, ale tu jeszcze dodam, że oczywiście w 1945 roku był aresztowany z kolei przez władze Polski Ludowej, bo przecież był ewangelikiem, czyli był Niemcem. Czyli odpowiadał za II wojnę światową. I wraz z rodziną opuścili wtedy Suwałki i wyjechał do syna w Elblągu. Michał Januszewicz, to jak pokażę Państwu zdjęcie za chwilę, to Mittag u góry, pierwszy po lewej,
Januszewicz na tym środkowym zdjęciu w środku, jeśli ktoś z Państwa ogląda stare zdjęcia ludzi z Sejm, to być może tego łysawego z wąsem pana rozpoznaje. To jest dyrektor szkoły powszechnej siedmioklasowej w Sejnach, Józef Klimko, ojciec Jerzego i Józefa, który za żonę miał córkę Januszewicza. Jego żona była Januszewiczówna z domu. Pochodził z Suwałk, był urzędnikiem rządu gubernialnego, przed pierwszą wojną mianowany na burmistrza. Nie będę tutaj też zbyt dużo o nim opowiadać. Pewnie kiedyś, jak się ukaże sejneński słownik biograficzny, to znajdziecie Państwo tam jego biogram. Po prawej stronie ten brodacz to jest Józef Bazgier. To jest ciekawa postać. Józef Bazgier urodził się w ogóle poza Sejneńszczyzną, Suwalszczyzną, w powiecie miechowskim. Ukończył seminarium nauczycielskie w Jędrzejowie. A potem był w tylu miejscach i pełnił tyle różnych funkcji, że to nie chcę wymieniać, bo to byłoby za dużo. Był po prostu niespokojnym duchem i bardzo konfliktowym człowiekiem. Na Sejneńszczyźnie pojawił się dosyć wcześnie, na początku lat 20. jako komendant placówki Towarzystwa Straży Kresowej w Sejnach. Kiedy zlikwidowano Straż Kresową, przeniósł się do Suwałk, został wybrany na doradcę Związku Okręgowego Kółek Rolniczych. Tam jeszcze wiele funkcji społecznych pełnił. A kiedy w Sejnach w 23 roku we wrześniu dokonano pierwszych wyborów Rady Miejskiej, wystartował, nie wiem kto go zaprosił, ale ktoś zaprosił, może ci sejnianie, których poznał wcześniej, żeby wystartował na burmistrza. No i konkurował między innymi z Januszewiczem. Bo Januszewicz wystartował, czemu nie? I konkurował jeszcze ze Stanisławem Karolem Lineburgiem, takim bardzo znanym społecznikiem sejneńskim, też nie będę Państwu mówić, też niespokojna dusza. Według mnie podobny trochę do Bazgiera był Lineburg, ale wygrał Bazgier. I od tego 23 roku był burmistrzem do 27, czyli do następnych wyborów. W trakcie swojej kadencji 3 razy wzywał policję na posiedzenie Rady Miejskiej, żeby usunęła tych, którzy mu przeszkadzali w prowadzeniu obrad. To były spory albo błahe, albo bardzo ważne. Bardzo ważne to elektrownie, a błahy to o taką kwestię proceduralną, czy można tam coś zrobić, czy nie można. W każdym razie tych jego oponentów policja wyprowadzała. Radni odwdzięczyli się mu w marcu 27 roku tym, że złożyli wniosek o wotum nieufności i go przegłosowali. Ale to nie zadziałało, władze nie uznały tego wniosku i Bazgier nie przychodził na posiedzenia rad miejskich, natomiast był burmistrzem aż do lipca i wtedy został ostatecznie odwołany. Potem przeszedł do pracy w izbach chorych. Znowu, Izba Chorych to była taka instytucja, Państwo wiecie co jest, tak? Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj. Ale był i w Sokołowie Podlaskim, i w Pabianicach, i gdzieś jeszcze. Po prostu plus ta jego działalność społeczna i sposób pisania na przykład, bo on dużo pisał do prasy, to naprawdę taki ciekawy człowiek. I najdłużej sprawujący urząd w Sejnach, burmistrzowski, to jest dziadek pana Grzegorza obecnego tutaj, Franciszek Myszczyński. Urodził się w Sejnach, to jest rodzina sejneńska. Bardzo, bardzo zasiedziała w Sejnach. Prowadził gospodarstwo. Jak sam pisze, od 17 roku działał we wszystkich sejneńskich organizacjach, czyli to by wypadało, że od 1904 roku, to by się mogło też zgadzać.
Ja znalazłem informację, że został członkiem parafialnego koła Związku Katolickiego w Sejnach. Potem był skarbnikiem tej organizacji na szczeblu diecezji sejneńskiej, że był członkiem Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, chodzi o zarząd, a był nawet prezesem tego towarzystwa. Należał do Stowarzyszenia Spożywczego, no, słynnego w Sejnach, czyli gospodarz. Był członkiem komisji rewizyjnej. W czasie I wojny światowej zgłosił się do tego, co później nazywano Legionem Puławskim, czyli w konsekwencji był po wielu przekształceniach żołnierzem pierwszego pułku Ułanów Krechowieckich, to jest ten, który stacjonował później w Augustowie. Był niezwykle waleczny za wojnę pierwszą, czyli za ten udział z krechowiakami, ale potem za wojnę z bolszewikami dostał dwukrotnie krzyż walecznych, czyli miał prawo nosić krzyż walecznych z jednym okuciem, czyli podwójne nadanie. Bardzo pozytywne opinie wystawiali mu przełożeni do tych odznaczeń, o których mówiłem. Przy czym wojnę bolszewicką odbył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Dosłużył się stopnia wachmistrza i po zakończeniu wojny, po opuszczeniu armii w marcu 21 roku wrócił do Sejn i 24 sierpnia 27 roku Rada Miejska wybrała go na burmistrza i pełnił tę funkcję aż do 15 września. 15 września wyjechał do Grodna. No i oczywiście na stanowisko burmistrza nie wrócił. Natomiast został aresztowany w 1940 roku i zamordowany w obozie Oranienburg-Sachsenhausen. Miał wiele odznaczeń. Po prawej stronie w dole jest najdłużej sprawujący funkcję wiceburmistrza Robert Pieńczykowski. Był wiceburmistrzem od 27 roku, cały czas przy Myszczyńskim. Postać niezwykle zasłużona dla miasta. Na cmentarzu, jak tam trafimy, to kwatera Pieńczykowskich jest jedną z najbardziej pewnie znanych. To chyba tyle, jeśli chodzi o burmistrzów. Przejdźmy teraz do Rady Municypalnej. Jak to miało wyglądać? 10 radnych tam, gdzie było mniej niż 2,5 tysiąca mieszkańców. Od razu powiem, że jak na razie żadnego radnego sejneńskiego nie znalazłem. W latach 1807-1818. Po prostu nie ma w ogóle w dokumentach, oni nie występowali, bo nie ma protokołów rady. Występują ławnicy, burmistrz, natomiast radnych w ogóle nie ma. Tym bardziej, że od 1814 roku do 1818 te rady w ogóle się nie zbierały, dlatego że to jest okres po kampanii napoleońskiej, wchodzą Rosjanie i jest bałagan ogólny, więc stare ciała kolegialne w ogóle nie funkcjonują. Także stąd ani jednego człowieka nie znalazłem. Natomiast, i proszę pamiętać, że nie ma żadnych form samorządowych aż do 1862 roku. Nie funkcjonuje żaden samorząd na poziomie miejskim. Jest tylko burmistrz, ławnicy, czyli władza administracyjna. Dopiero po tak zwanej odwilży po Sewastopolskiej, kiedy Rosja przegrywa wojnę krymską, następuje ta odwilż i w ramach tej odwilży w Królestwie Polskim, no wszyscy pamiętamy być może Aleksandra Wielopolskiego, następują reformy. Jedną z nich jest próba przywrócenia tego, co w Polsce było najsilniejszą w ogóle konstrukcją polityczną, czyli samorządności. I ustawa, ukaz z 1861 roku pozwala na tworzenie rad miejskich, na wybory, ale sejny nie są objęte tą ustawą. Sejny
walczą o to, żeby być zakwalifikowanymi do miasta, gdzie wprowadza się Radę Miejską. I udało się to Sejninakom, Synianom w końcu, w połowie 1962 roku i 27 listopada, proszę zwrócić uwagę, to dwa miesiące przed wybuchem powstania, w Sejnach wybrano Radę Miejską. Mamy skład tejże Rady, to jest Grabowski, Lejpuner, Lejpuner, Mocarski, Myszczyński, Pieńczykowski, Skłodowski, Woronowicz. Nie będę tutaj Państwu opowiadał ich życiorysów i zastępców, bo taka była zasada. Zresztą aż do II wojny światowej wybierano radnych i zastępców. Dzisiaj nie mówimy o zastępcach, ale wiadomo, że jeśli radny zrezygnuje, to wchodzi następny z listy w tym okręgu z tego samego komitetu wyborczego. Słucham? A wy macie, no to wybory dodatkowe są. Natomiast tam, gdzie inna procedura była, to było takie, ten sposób. Widzicie Państwo, że są przedstawiciele społeczności żydowskiej także i są przedstawiciele społeczności polskiej. Ta rada się w ogóle nie spotkała, ani razu. Władze nie zdążyły jej zwołać, wybuchło powstanie. Ale wybór tych ludzi świadczy o ich autorytecie społecznym. No, o Lejpunerach można by dużo mówić, to jedni z najbogatszych mieszkańców Sejn w tamtym czasie. Mocarski, no to jest notariuszem, szpital świętego Szymona mieliście dlatego, że to było na cześć Szymona Mocarskiego, który dołożył najwięcej starań, żeby ten szpital w Sejnach powstał. Myszczyński, no to już znamy rodziny Myszczyńskich, Pieńczykowskich znamy. Skłodowski to jest eksport z Suwałk, ale to też jest zesłaniec syberyjski. Później już po powstaniu ksiądz Cypran Woronowicz, piękny pomnik ma po prawej stronie na cmentarzu. Jeden z, też zesłaniec styczniowy. Jeden z największych oratorów w Sejnach w XIX wieku. No i jesteśmy już w okresie bardzo, bardzo bliskim nam, czyli okres międzywojenny, Rada Miejska. Jak mówiłem, pierwsza była nominowana 9 września 19 roku. Potem wybory były jeszcze w 23 roku, w 27, w 34 i w maju 39, przed samą wojną. Tu jak są daty, to jeżeli to jest 23-27, to znaczy, że albo 19, to znaczy, że wtedy byli wybrani lub mianowani. Jeśli 34, to zachował się protokół Rady Miejskiej z końca tego roku, czyli to byli wybrani w tych wyborach. 36 tak samo. Niestety nie wiem, kogo wybrano w Sejnach w 39 roku. Nie mamy żadnej informacji poza tym, że wiem, jaką orientację polityczną reprezentowali, ale bezimiennie. Natomiast nie mamy informacji dokładnej. Tu Państwo znajdziecie wiele osób, które odgrywały w Sejnach bardzo, bardzo istotną rolę w okresie międzywojennym. Znowu widzicie Państwo, że są nazwiska polskie, są nazwiska Żydów i jest jedno nazwisko litewskie, Juliana Ponganisa, ale zdaje się, że tylko nazwisko, bo czuł się Polakiem. Czyli nie mamy w ogóle przedstawicieli społeczności żydowskiej w Radzie Miejskiej. I teraz, przepraszam, litewskiej. I teraz wiem, że w pierwszych wyborach to był bojkot tych wyborów. Natomiast czy w następnych Litwini nadal bojkotowali wybory, czy nie byli wybierani, tego nie wiem. Po prostu nie mamy dokumentacji wyborczej i trudno to powiedzieć. Natomiast widzicie Państwo też tych, którzy najdłużej pełnili tę funkcję. To może zwróćmy uwagę pod kątem. Szczepan Gerwel, niezwykle zaangażowany społecznik. Isaac Kahn, czterokrotnie. Józef Klimko, czterokrotnie. I absolutnym rekordzistą był Icko Radziuszkański, który w każdym składzie Rady
miejskiej się w Sejnach znalazł. Ksiądz Pardo, jak się pojawił w 23 roku, to w pierwszym wyborach nie został wybrany, ale potem regularnie był wybierany. No i Zygmunt Zarzecki. Co jest charakterystyczne, to oczywiście są tylko hipotezy na razie, ale tu polecam szczególnie Państwu stronę internetową Powstańcy Sejneńscy, którą przygotowała pani Irena Kasperowicz-Rukka. Naprawdę kapitalną pracę wykonała. I znajdziecie Państwo tam biogramy większości z tych radnych. I też charakterystyczne, że poza oczywiście przedstawicielami społeczności żydowskiej, to większość tych radnych Polaków to byli powstańcy sejneńscy. To też pokazuje, czy może pokazywać pewną trudność we współistnieniu tych społeczności. Bo to by znaczyło, że na tej samej sali mieli się spotkać ci, którzy przed chwilą byli naprzeciwko siebie na froncie, umownie froncie, tak? W walce. Tu jest dużo ciekawych historii, ale na inną okoliczność. I jeszcze to nie są wszyscy urzędnicy, ale wymieniam część z nich, ławników głównie, Domosławski Wacław, Kuczyński, Jan Mieczysław, Josel Mącznik, to z Sosnowca przeprowadził się do Sejn, Kazimierz Remelski, Abram Rosenthal, Stanisław Zimny. To są ławnicy, nie wszyscy na pewno, bo dokumentacja jest ostro przetrzebiona i mamy też urzędników trochę niższej rangi. W zasadzie o każdym z nich można by sporo powiedzieć. Ja mam taką prośbę do Państwa, jeśli znajdujecie kogoś znajomego albo wiecie o kimś, że no, jest rodzina, proszę o kontakt. Interesują mnie zdjęcia, fotografie, wszelkie dokumenty dotyczące aktywności tych ludzi, bo no, Sejny są w tej tragicznej sytuacji, że dokumentacja archiwalna jest zniszczona, sejneńska i trzeba szukać dookoła, tak? Szczęśliwie zachowały się protokoły części posiedzeń Rady Miejskiej, więc można coś znaleźć, ale poza tym to jest bardzo, bardzo ciężko. I żeby Państwa nie zanudzić, to jeszcze może 10 minut i na tym skończę, bo do posłów pewnie nie dotrzemy. Zanim powiem o tej władzy powiatowej sejneńskiej, bo Sejny, proszę Państwa, to jest też rzecz ważna dla Sejn, bardzo ważna, że nieprzerwanie od 1807 roku do 1925 do marca są powiatem. Są miastem powiatowym. W 25 roku ten powiat jest włączony do powiatu suwalskiego. W 56 znowu się pojawia powiat sejneński. W 73 niknie i znowu pojawia się w 99. Ale dlaczego pokazuję tę mapę i jeszcze dwie? Dlatego, że powiat sejneński, proszę zauważyć, obejmował także Pakałażewo, Filipów, Przerośl, Wiżajny. Bo nie było powiatu suwalskiego. Powiat suwalski powstał dopiero w 1867. Czyli to, co było powiatem, co uważamy za powiat suwalski, było podzielone między te dwa, sejneński i suwalski. I jeżeli będę mówić za chwilę o niektórych ludziach, to proszę się nie dziwić, że pochodził z Motul, pochodził z Przerośli, z Bakałażewa, miał majątek na przykład gdzieś tam na północ od Puńska, bo ci ludzie mieszkali na terenie powiatu sejneńskiego. I kiedy w tej książce Dwory na Suwalszczyźnie opisuje dwory w powiecie suwalskim, to od czasu do czasu Państwu powiem, że właściciele tamtych dworów byli radnymi powiatowymi w Sejnach. Albo reprezentowali Sejny w Sejmie Królestwa Polskiego, dlatego że sejneńszczanie ich po prostu wybierali. To jest województwo augustowskie, to jest okres przed gubernią. To już jest gubernia i Sejny trochę mają inny
obszar, powiat, tak? Zauważmy, że już przerość Filipów Bakałarzewo odpadły. To jest korekta granic. Ale nadal sięgają do granicy, ten powiat sięga do granicy z Prusami. No oczywiście tutaj opiera się o Niemen. To już o tym nie mówię, bo to wydaje się naturalne. I dopiero po 1866 roku, zobaczcie Państwo, że ten powiat zaczyna już, jeśli chodzi o granice, przypominać trochę powiat dzisiejszy, tak to powiedzmy. Słucham? Nie, one nie są, nie były w powiecie. One leżą tutaj ciut jednak poza. To za daleko sięgamy. I teraz pierwszą władzą powiatową była tak zwana Izba Wykonawcza powiatu wigierskiego, złożona z tychże osób. Króciutko funkcjonowała, tylko niespełna pół roku. Ale jak Państwo słyszycie Wolmer, to od razu kojarzycie hołdy Wolmera, tak? Naturalnie. Jak Eismont, to powinien Wam się Krasnogruda pojawić. Jak macie Szumkowskiego, to Szumkowsk tylko już teraz jest na terenie Litwy. Wolmer tu nie podałem, bo nie wiem, czy to jest Kazimierz, czy pewnie Kazimierz, ale imienia w dokumencie nie było. A teraz to są naczelnicy, komisarze, podprefekci. I znowu, proszę zobaczyć, kursywą są Rosjanie. Wszyscy. Po 1866 roku wszyscy naczelnicy powiatu byli Rosjaninami. Z tego 75% to są wojskowi. I Kostogorow i Kobalewski i jeszcze Lund, oni byli oddelegowani prosto z wojska do pełnienia funkcji naczelnika powiatu. I tak było w większości powiatów w Królestwie Polskim. Kraje zachodnie protestowały przeciwko temu, że to jest klasyczna okupacja. Więc co władze rosyjskie zrobiły? Tych wszystkich przenieśli do rezerwy i mówią, że to rezerwiści. I tak to zostało. Tutaj no, akurat tak się dobrze składa, że mamy życiorysy, biogramy wszystkich z nich. No, ciekawy jest przypadek Lunda, który pływał dookoła świata, pochodził w ogóle, był w ogóle marynarzem marynarki wojennej rosyjskiej. W okresie powstania styczniowego władze powstańcze powołały swoich naczelników powiatu i tu znowu jest Józef Jastrzębski, Józef Abłamowicz, Wiktor Jastrzębski. Natomiast w okresie po przejściu Napoleona z Białegostoku sprowadzono Bazylego Hankiewicza, który był naczelnikiem okrużnym i on i tak rządził. Tak? Był prefekt, ale wiadomo, że naczelnik okrużny rządził. Tak jak naczelnik wojenny w okresie powstania styczniowego. Władze cywilne sobie, ale to tak jak komisarz wojskowy. No. Sprawa jest tego rodzaju. To jest jedyna fotografia naczelnika powiatowego i komisarza obwodowego, czyli to jest Polkowski z żoną, tylko dlatego, że nawet z dwóch gałęzi rodzina żyje do dzisiaj i zajmują się genealogią swoich rodów. I Polkowski był najdłużej naczelnikiem powiatu sejneńskiego, ale był też organ samorządowy, czyli był sejmik szlachecki od 1807 i zgromadzenie gminne. Sejmik szlachecki, wiadomo, szlachta zbierała się na sejmiku, natomiast zgromadzenie gminne miało być nie szlacheckie, ale w miastach przecież też mieszkali przedstawiciele szlachty, mieli własność. To były osoby, które się różnych kunsztów imały, artystycznych, czyli nauczyciele, urzędnicy, to też głównie była szlachta. Czyli tak naprawdę to zarówno członkami sejmiku, ale i marszałkami szlacheckiego i zgromadzenia gminnego byli w zasadzie przedstawiciele szlachty.
Tutaj no, mamy Żagiera, dyrektora, kierownika, dyrektora szkoły wojewódzkiej. On nie był ze szlachty. Ksiądz Jan Dmochowski, nie? A reszta to są, jak widzicie państwo, no jeszcze Leonard Symonowicz. Ale hrabia Żyniew, zbężnik już jest nawet hrabią, tak? I to była postać niezwykle, postacie niezwykle ważne wtedy. Ci ludzie nawet jak po 40 latach, jak już nie było sejmików, to i tak tytułowali się i byli tytułowani marszałkami powiatu sejneńskiego. Macie państwo tutaj Habermana, jasne, tak? Smolany i Szejpiszki, Wolmer, Puzyna to są Motule, Ciemnołoński to są Motule i Bakałarzewo, Szumkowski to jest Szumkows, no i Hołny Wolmera to jest Wolmer. I podobnie, jak rzucimy okiem na radców powiatu, to też macie państwo samych przedstawicieli szlachty i widać, że to są tylko Polacy. No tak to było. I są reprezentowani, czy reprezentują cały ten powiat bardzo rozległy, tak? Sejneński. Może na zakończenie, a nie, no jeszcze pójdźmy dalej, bo to może nas zainteresować. Tak, jeszcze Rada Powiatu, wybrana tak samo jak Rada Miasta, tak przed wybuchem powstania, tylko że ona się spotkała. Ona kilka miesięcy obradowała, bo pierwsze spotkanie miała 22 września, ale zobaczcie, jakie skore i szybkie były władze królestwa, żeby zwoływać posiedzenie. Wybrani 24 września 61, a na pierwszym spotkaniu są 22 września po upływie roku. I znowu, jak ktoś się interesuje trochę historią, to macie Cyriaka Akorda, tak, działacza niepodległościowego. Antoni Borewicz, no to wiadomo od razu, tak, Klejwy nam się kojarzą. Rodzina Eismontów to była bardzo rozbudowana, więc zarówno Krasnogruda, ale także Krukówek pod Suwałkami. Dużo majątków było ich własnością. Mieczysław Gawroński, no to w ogóle jest rodzina Gawrońskich z Pojezior, dzisiaj na Litwie. Jaś Gawroński, ten dyplomata, autor wspaniałych pamiętników, to jest potomek tego Godlewskiego. Zygmunt Gut, pisarz, poeta, trzymał do chrztu dzieci Adama Mickiewicza. I Eustachy Klonowski to też ziemianin z terenu powiatu sejneńskiego. Paszkiewiczowie, Radziukinas. Słucham? Gutowie pochodzili z Wilna, ale Aleksander Gut był adwokatem w Suwałkach. I ta rodzina suwalska, to jest syn Aleksandra, to jest między innymi Zygmunt Gut. Bronisław, no tu jest naprawdę, jeśli chodzi o ziemiaństwo powiatu sejneńskiego, to mamy tutaj ostrą reprezentację, a to jest Onufry Skarżyński, jeden z tychże radców, też zesłaniec syberyjski, jeden z kuratorów szpitala sejneńskiego w XIX wieku. Postać niezwykle szanowania. Był radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. A tu są zastępcy, tak jak mówiłem, podobnie jak w Radzie Miejskiej, tak samo tutaj w powiatowej powołano też zastępców. No Stanisław Dogiel to jest profesor szkoły wojewódzkiej w Sejnach, usunięty od nauczania po powstaniu listopadowym, był poczhalterem w Szypliszkach. Czyli prowadził stację pocztową w Szypliszkach. Polkowski to jest syn tego naczelnika. Konstanty Świda z Maćkowa, to w ogóle Świdowie, poseł pierwszy, drugiej Rzeczpospolitej, też pochodził z tej rodziny. No i chciałem szybko dobiec do okresu międzywojennego. Tu podkreśliłem Franciszka Sadowskiego i Mittaga, bo oni byli tymi przewodniczącymi Rady Tymczasowej Obywatelskiej na przełomie 18 roku i 19. I trudno ich nazwać starostami sejneńskimi. Ale pierwszym starostą, komisarzem w zasadzie przysłanym przez władze w Warszawie był Bolesław Szczęsny Herbaczewski,
który dopiero w końcu sierpnia 19 roku objął swój urząd, chociaż był mianowany w styczniu, bo Litwini nie wpuścili go do Sejn, więc urzędował w Suwałkach. Henryk Wróblewski, króciutko, bardzo mało o nim wiem. Orget Malinowski to jest postać znana, bo był i wicestarostą w Sejnach, później starostą, był starostą w Suwałkach, wojewodą wileńskim, więc postać dosyć znana w tej kadrze administracyjnej II Rzeczpospolitej. Bieńkiewicz, tak samo jak Malinowski, pochodzili z guberni suwalskiej. No i ostatnim starostą był Brzęczek, króciutko, rok. Właśnie przedwczoraj znalazłem spuściznę po Brzęczku. Czekam na informację, być może dostaniemy jakieś zdjęcia i dokumenty o nim. Wróblewskiego to Rada Powiatu odwołała. Nie za bardzo im się układała współpraca. To jest fotografia Herbaczewskiego po lewej stronie, w środku Malinowski i Bieńkiewicz po prawej stronie. Jeśli chodzi o Bieńkiewicza, to jak odchodził z Sejn, to Rada Miejska specjalne adresy hołdownicze mu składała. Bardzo, przyznam, że wzruszające, bo chodziło o to, że Bieńkiewicz, ponieważ urodził się w guberni, znał wszystkie społeczności, mówił po litewsku, to Rada dziękowała, że był pierwszym starostą, który pogodził. Starał się godzić, bo na terenie miasta można było pogodzić, no ale to się działo poza, w skali makro, w stosunkach polsko-litewskich, to akurat zbliżamy się, 26 rok, do dużego przesilenia w tych relacjach, więc tu, ale na poziomie miasta tak się składało, że Bieńkiewicz rzeczywiście zapewniał stabilność i współpracę. Mamy skład sejmiku powiatowego w okresie międzywojennym, to znaczy do 25 roku. Państwo znacie pewnie lepiej tych ludzi. No, Kałwać, Gerwel już wymieniany. Wacław Kościołkowski to jest brat profesora Stanisława Kościołkowskiego. On mieszkał, można by powiedzieć, że to był ambasador spraw sejneńskich w Warszawie. Mieszkał w Warszawie, jak trzeba było do ministra, do prezydenta, do premiera kogoś wysłać, to zawsze w delegacji był Kościołkowski. Piotr Szyryński z Posejnel, Leon Staniewicz z Sumowa. No i po 23 roku, kiedy w Sejnach wybrano nową radę, to ona wybrała nowych przedstawicieli. To był Józef Klimko i Jan Kuczyński. Bo mieliśmy taką strukturę władzy. Był starosta, naczelnik, potem był sejmik. Do sejmiku delegowały poszczególne gminy swoich przedstawicieli i był wydział powiatowy, do którego wchodził starosta oraz wybrani przez sejmik powiatowy przedstawiciele. Także tutaj mamy ponownie Szyryńskiego, ale Bronisława Moroza z gminy Giby. Każda gmina miała swego przedstawiciela. I Henryk Docha. No i właśnie była jeszcze Rada Wojewódzka w Białymstoku, do której wydelegowano Wacława Kościołkowskiego. I proszę Państwa, kończąc już zupełnie, nie będę Państwu omawiać dokładnie, jak wyglądało, może tylko pokażę, kim byli reprezentanci Sejn. A to jeszcze radcy departamentu. To też są przedstawiciele ziemiaństwa powiatu sejneńskiego, radcy województwa augustowskiego. To też była Rada Wojewódzka tylko do powstania styczniowego. I znowu, gdybyśmy zrobili sobie taki przegląd powtarzalności tych nazwisk, a nawet tych samych ludzi, to widzicie Państwo, że mamy już elitę władzy. W tym starym powiecie sejneńskim 1807-1830. Bo te nazwiska się powtarzają, albo to są te same osoby. Zresztą tak myślę, bo tak głęboko nie wchodzę w to, ale jak wyświetliłem Państwu listę radnych miejskich, to chociaż to są różne nazwiska,
to na przykład już gdybym wziął żony tych ludzi, to one pochodziły, to były siostry kolejnych radnych. Gdybym przeszedł do dziadków, to mielibyśmy już taką choineczkę, że rodzina rządzi Sejnami. Na marginesie są, oczywiście jest społeczność żydowska, ale jeśli chodzi o społeczność polską, to odsuwając trochę na bok tam kogoś, mielibyśmy trzon główny, to jest rodzina od tam powiedzmy 60 lat trzymająca władzę, jak to się mówi. I posłowie, deputowanie, senatorowie już... Słucham? No, Ciemnołoński to był poseł, jak widzicie państwo, przez trzy kadencje. Także radny wojewódzki. Jedna z najwybitniejszych postaci tamtej ówczesnego życia politycznego. Podam tylko państwu już rzeczywiście w finale, że znam tylko jeden przypadek, chyba w ogóle był tylko jeden, unieważnienia wyborów dokonanych w Sejnach przez zgromadzenie gminne. To prawo unieważnienia przysługiwało senatowi. I odczytam dlaczego. Oto obszerny fragment skargi napisanej przez Okołowicza, mieszkańca Sejn, napisanej 24 lipca 1826 roku. Aby koniecznie zostać deputowanym, czyli posłem, wybranym przez zgromadzenie gminne, kilka dniami przed zgromadzeniem zamówił przez pana Szymnoborskiego, obywatela w Sejnach Obuchowskiego, który był niegdyś w domu jego na usługach, aby ten wziął na siebie obowiązek ujmowania i namawiania obywateli. Następnie przed samymi obradami przysłał około 100 garncy wódki, kilka beczek piwa, masła, serów i mięsiwa. Według innych relacji było to wódki garncy 63, piwa war cały, a dodatkowo jeszcze słonina. Nie byłoby to może złym, gdyby po obradach przyjmowano obywateli. Lecz dlatego nieprzyzwoicie, że w Wigilię zaproszono i tych, którzy nie odmówili, całą noc pojono i karmiono, a przy tym namawiano, aby dawali kreski, czyli głosowali, za Kruszewskim, robiąc rozmaite nadzieje i dekoracje z wyobrażeniem, że ma brata wielkiego znaczenia w Senacie zasiadającego. A przy tym wystawiając, że Chamski, czyli konkurent Stanisław Chamski, w Warszawie nie jest znajomy, że nie bardzo bogaty i że wam dobrego nic nie zrobi. I jeszcze na drogę z miast będzie potrzebował składki. Dlatego, że jak wybrano posła i jechał, to nie miał diety poselskiej, tylko ci, co go wybrali, się składali, żeby on tam pojechał. Taka była zasada. Żeby zaś wyspawszy się przyrzeczeń danych nie zapomnieli, przed rozpoczęciem obrad znów ucztę powtórzono do tego nawet stopnia, że wielu na sali było z umysłem zupełnie zatrudnionym, nie dość licząc na obywatelach sejneńskich z innych miast przyjezdnych przejmowano, namawiano, traktowano, z sali nawet wyprowadzano w czasie kreskowania i o wota na Kruszewskiego proszono przy załączeniu pamięci i nagród. W sali od nieumiejętnych pisma brano kartki i podkreślano wedle upodobania. Tym sposobem, gdy dokazano, że gorzałka zwyciężyła i serca przekonane. Ale nie z tego powodu Senat unieważnił. Tego w ogóle nie wziął pod uwagę. Tylko ze względów formalnych unieważniono. A w ogóle z tym goszczeniem braci szlacheckiej po obradach, to w ogóle władza w Warszawie walczyła, tylko nie miała siły. I w tym przypadku prawdopodobnie, jak pisze o tym znawca tego tematu, pan Marian Mycielski, to po prostu nie wzięto w ogóle pod uwagę, bo Warszawa nie chciała sobie robić trudności i kłopotów. Ale to podałem państwu przypadek skrajny zupełnie, ale na zakończenie, żebyśmy
zobaczyli, że tak też bywało. No może i tak. Co ja tu jeszcze przygotowałem, a nie powiem, to jeszcze o dumie, ale to zostawmy sobie. I na koniec po prostu chyba Państwu podziękuję. Mówiło się tu często o Abłamowiczu. Ja miałem przyjemność spotkać jego potomka, chyba on się nazywał Dominik Abłamowicz. Tak, i on organizował spotkanie braci tej rodziny Abłamowiczów. Nawet miałem przyjemność tam być na tym spotkaniu. I bardzo interesujące jest to, że jego dwór był w Kopciowie, Kapcio Miestis. I on przedstawiał swego ojca czy dziadka jako sędzie pokoju w powiecie sejneńskim. I tam jako ciekawostka jest też to, że w dworze Abłamowicza umarła Emilia Plater. W Justianowie, ale obok Kapcio Miestis. To jest pierwsze. A drugie, jeśli szukasz materiałów, to jest duża strona na Facebooku, którą prowadziłem. To było Pan Wacław Mówi i tam zamieszczaliśmy listy i opracowania, jakie pisał Wacław Domosławski. A w ogóle, póki jeszcze jest czas, powinieneś się spotkać z Wojciechem. A Wojciech ma bardzo rozległe informacje na temat Wacława Domosławskiego. To jakby to bezpośrednie takie, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, bardzo zasłużona rodzina sejneńska i dobrze by było, żeby tam o nim nie zaginęła jakaś informacja. Ale w każdym razie na Facebooku można przeczytać bardzo dobrą literaturę i świetnie pisane listy Wacława do swoich synów, bo świętej pamięci Grzegorz udostępnił właśnie tej naszej grupie. Tam chyba było 600 osób na tej grupie, i gdzie żeśmy zamieszczali. No i tam były tam rozmowy też i wspomnienia o sejnach. Także to zupełnie dobry materiał. On jeszcze wisi, ale nie wiadomo, co się z nim stanie, bo wraz ze śmiercią Grzegorza żeśmy zawiesili te działania. Jeszcze tylko Wojciech chce zamieścić film z pogrzebu i część jakichś takich informacji, które jeszcze są i już one przestaną istnieć. Także to niniejszym donoszę i dziękuję za dobre spotkanie. Dojechałem właśnie do okresu międzywojennego, więc Domosławscy się pojawiają na czołowych miejscach, jeśli chodzi o kontakt. Wymieniony tutaj Józef Edward Abłamowicz to jest postać niezwykła. Po pierwsze, jak Henryk Sienkiewicz przyjechał do Suwałk w 1904 roku, wtedy zbierać pieniądze na powodzian, to odwiedził Abłamowicza, który był w domu Stanisława Staniszewskiego, a Abłamowicz rymowanym wierszem powitał w Suwałkach Sienkiewicza. Kiedy Gąsiorowski pisał Emilię Plater, to Józef Edward odezwał się do Gąsiorowskiego i zrelacjonował mu, tak jak otrzymał przekaz, o pobycie Emilii Plater właśnie w dworze Justianowie i o okolicznościach śmierci. Był na początku XX wieku, bo zmarł bodajże w 1904, już nie pamiętam, był legendą Józef Abłamowicz. To też jest moim zdaniem jakby fakt. Powiat sejneński i Łoździeje wydały wspólny medal z okazji śmierci, znaczy z okazji, z powodu, nie wiem, no, uczczącego pamięć dwustulecia Emilii Plater. I on miał być przyznawany zasłużonym
Polakom lub Litwinom, ale wybranym przez Polaków, to znaczy Litwinowi, który został wybrany przez Polaków i Polakowi, który został wybrany do tej nagrody przez Litwinów. To była bardzo interesująca inicjatywa, ale jakoś tak powstała i zginęła. Dziękuję. Tak, ktoś z Państwa? Nie, na plotki nie. Nie, no, bądźmy szczerzy. My ostatnio w klasztorze spotkaliśmy miłe towarzystwo, czyli człowieka po moim fachu, innego włodarza z innej gminy, który przy okazji jest naukowcem. I tam sprzedał nam naukowiec, który sam zaprezentuje swoje badania naukowe, mam nadzieję, na jesieni. Zapraszam na tą sesję naukową z doktorem Maciejem Ambrosiewiczem. Przygotowujemy niespodziankę. Kiedyś, szanowni państwo, sejny miały prezydenta. Więc bardzo bym prosił przekazać tą plotkę władzom naukowym. Ja cieszę się z tego, że to, że zaczęliśmy z panem Belcherem Jakubowskim pracę nad sejnami, to udało nam się zarazić tematyką sejneńską jeszcze trochę osób i w najbliższym roczniku augustowsko-suwalskim, który się ukaże w styczniu 2024, będą dwa teksty właśnie Tomasza Naruszewicza o sejnach, jeden o herbie, a sejn, bo to jest też sprawa dyskusyjna, znaczy nie do końca wyjaśniona. Drugi tekst będzie o tym, między innymi o czym mówił pan burmistrz, czyli o władzach sejneńskich. Tam się pojawia rzeczywiście w źródłach pojęcie prezydent. Jeszcze do odczytania, co to znaczyło wtedy, bo na razie nie wiemy do końca. A pan Marek Sidor przygotowuje, już kończy tekst o szkole, która w sejnach miała być, a nie powstała. Chodzi o szkołę rolniczą, niższą, męską, która miała w okresie, w pierwszej połowie lat 20. miała powstać w sejnach i mieścić się w budynku, w pałacu biskupim, z którego w 25 roku wyszło starostwo. I tam były zabiegi, żeby powstała szkoła męska, niższa, rolnicza, ale przecież w 25 roku sejny straciły stołeczność powiatową, a Suwałki już od 5 lat walczyło o utworzenie żeńskiej szkoły w Kukowie. Więc dwóch szkół jeden powiat nie był w stanie poprowadzić, bo szkoła rolnicza w Dowspudzie była na terenie powiatu augustowskiego. I stąd ta koncepcja szkoły rolniczej w sejnach opartej o majątek, o folwark sejny i siedzibę w pałacu biskupim całkowicie upadła. Także to... Nie wiem, czy jeszcze ktoś się nie zgłosi do śledzenia losów Sejm i będziemy mieli już całkiem liczne grono ludzi, którzy się zajmą historią Sejm w najbliższym czasie. Proszę bardzo. No ja może zadam pytanie, bo tak z wielką przyjemnością posłuchałem. Tutaj dużo nazwisk. No a ja mam takie pytanie... No bo tu jakby jednej rzeczy mi zabrakło. No właśnie, bo tutaj w Polsce jest taki aksjomat, że samorządność to jest wielkie osiągnięcie, nie wiedzieć czemu, naszej demokracji polskiej. No właśnie. I tutaj jeżeli patrzymy na te osoby, jak ta samorządność w ogóle wpływała na rozwój tego regionu, czy pod względem kulturalnym, ekonomicznym, społecznym? Czy w ogóle tutaj można mówić o osiągnięciach w tym momencie tych osób? Więc gdybyśmy mówili o okresie początków XIX wieku, to no, trudno jest to określić, bo nie ma dokumentów. Zresztą każda działalność każdego organu samorządowego musiała się mieścić w ramach prawa, czyli w tych granicach, które im prawodawca przyznał. W okresie XIX wieku to w zasadzie poziom miasta, czyli burmistrz i tam ławnicy, czyli magistrat, byli od wykonywania decyzji, które przychodziły z góry. Przy czym chcę powiedzieć, że wtedy był taki okres kultury dyskusji trochę inny. To znaczy...
dyskutowano, spierano się, angażowano przeróżne osoby i to jawnie do działań na rzecz miasta. W przypadku Sejm na przykład, jak sejmianie się dowiedzieli, że do Suwałk przyjeżdża wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Łopuszański, a walczyli tutaj o szkołę, bo szkoła powszechna przecież w Sejnach w tragicznych warunkach funkcjonowała, dopóki nie powstał ten budynek pod lasem. W fatalnych warunkach. To natychmiast delegację wysłano do Suwałk, żeby z Łopuszańskim pogadali. Jak przyjeżdżał Wojciechowski, o tym się nawet nie pisze w relacjach prasowych. Prezydent Rzeczypospolitej przyjeżdża w 23 roku do Sejn, Stanisław Wojciechowski. To Rada Powiatowa, Rada Miasta wysyła delegację do niego i z nim konferują na temat budowy szkoły. Jak to zrobić? I elektrowni miejskiej w Sejnach. Więc to tak samo było w okresie, po początku wieku XIX. Natomiast jeśli chodzi o dokonania, to wydaje mi się, że niezaprzeczalne sukcesy, przede wszystkim w obszarze oświaty. Dlaczego? Dlatego, że do I wojny światowej Rosjanie blokowali, w ogóle nie było oświaty polskiej. To, co po 1905 roku zrobiła macierz szkolna, to było trochę, analfabetów w Królestwie Polskim było ponad 80%. Bo nie było szkół z polskim językiem nauczania, były szkoły rosyjskie. I po wojnie te dzieciaki, które chciano uczyć, zresztą to był interes państwa, nie miały gdzie się uczyć. W Sejnach w czterech budynkach mieściła się szkoła, ale ten samorząd szczebla powiatowego w ciągu krótkiego czasu, tylko niespełna 5 lat funkcjonowania, wybudował szkołę w Krasnopolu, w Gibach, w Berżnikach, już nie w Krasnowie, nie pamiętam gdzie jeszcze. Proszę Państwa, to gigantyczny wysiłek. I samorząd już miejski podjął decyzję o budowie szkoły pod lasem. Ta budowa trwała długo. Ja opiszę, jak to trwało. To są niesamowite kłopoty, niesamowite starania także tych mieszkańców o to, żeby ta szkoła powstała. Wreszcie w 1934 ją otwarto. Tak samo te starania o tę szkołę niższą rolniczą. W ogóle zmiana wyglądu miasta. My nie mamy świadomości, jaka bieda była w Sejnach, nie tylko w Sejnach, ale jesteśmy w Sejnach. W 18, 19, 20, 21, 22, 23 roku. Proszę pamiętać, to jest tak, pierwsza wojna światowa, 14, 15 rok, Sejny przechodzą, nie pamiętam, już tam liczyłem kiedyś ile razy z rąk do rąk. W okresie 19-20 profesor Łosowski wyliczył 13 razy. 13 razy. Jest wojsko polskie, niemieckie, litewskie. Nie ma wojska, które nie niszczy. Każde wojsko, czy to nasze, czy obce, niszczy substancję, w której jest. Kwaterunek musi być. Słucham? Chodzi o to, że żołnierze muszą gdzieś spać. Żołnierze muszą coś jeść, czyli jeszcze kontyngenty są. I w Sejnach, nie pamiętam dokładnie roku, Rada Miejska wysłała do Sztabu Generalnego list, prośbę, że my chcemy, żeby tu było Wojsko Polskie. Tylko proszę wpłynąć na to, żeby to wojsko nie niszczyło kwater, które zajmuje w opuszczonych domach na terenie miasta, bo one niszczeją, a tu substancja mieszkaniowa jest skromna. My też o tym trochę nie wiemy, ale przecież Rosjanie w 14 roku i potem w 15 szczególnie przecież ewakuują ludność. Żydowską i niemiecką to przymusowo wywożą stąd, bo zabezpieczają sobie teren przyfrontowy. No to jest tak, to co się nazywa bieżeństwem. Tylko to nie jest bieżeństwo, że sami wybiegli, tylko że ich zmuszono. Wszystkie urzędy z archiwami, z meblami, wszystkie zakłady przemysłowe, jakie były takie mikro tutaj, no, młyn parowy, zostają ewakuowane w głąb Rosji. Część tych ludzi wraca w 16 roku, ale proszę zobaczyć, od 14, 15 do 16 chaty stoją puste.
obywatele dbają o to, to znaczy pilnują, żeby tam nic się nie działo złego. Potem zdemoralizowane wojska niemieckie wracające z frontu wschodniego także tutaj są. I w związku z tym niszczenie tej substancji jest potężne. I rolą samorządu, naprawdę jak się czyta te protokoły czy te petycje, to jest obrona miasta, substancji miejskiej. To, że w Sejnach na przykład wielkim wysiłkiem odremontowano ten kanał, który koło Sukienic szedł, to były wielkie koszty. Jaką walkę prowadziło miasto, żeby mosty odbudować? Aż dwa. Ale biedota była straszna. Kiedy w 23 roku w grudniu zapada decyzja w likwidowanym Ministerstwie Aprowizacji, że miasta powyżej 5000, wykazane tam według spisu 1913 roku, nie będą dostawały mąki, cukru, soli, to jest grudzień 23 roku, to przed urzędem powiatowym w Sejnach przez kilka dni ludzie protestują, bo oni mówią, że w Sejnach już nie ma 5000 mieszkańców, tylko 2300. Więc Sejn nie można karać w ten sposób, żeby nie przysłać tutaj mąki, cukru, soli, tam nie pamiętam, coś jeszcze było monopolem wtedy. Nie chodzi o wódkę, tylko monopol państwowy na te produkty. Więc bieda była potworna. Jeśli dzieci, które chodziły do szkoły w Sejnach, dostawały odzież, którą przysyłał Biały Czerwony Krzyż Paderewskiej ze Stanów Zjednoczonych i to robiono specjalne listy, one się zachowały. Którym dzieciom trzeba dać koszulę, coś, bo nie mają w czym chodzić do szkoły. To naprawdę, znaczy nie mamy świadomości, jaka była bieda. Jeśli się czyta inwentarze ludzi z tamtego okresu, to gdyby porównać z tym, co my mamy w domach, chodzi tylko o liczbę, tak, składników, to oni w domu mieli na przykład listę 30 przedmiotów. I to tyle. Gęstość zaludnienia to nie tak, że dzisiaj się rozbudujemy, jak są trzy osoby na izbę, to na mieszkanie to płaczemy. Trzy osoby na izbę to było mało wtedy. Więc tym sukcesem samorządu było opanowanie tego wszystkiego. Tu jeszcze bardzo ważna sprawa w Sejnach to była ta rywalizacja polsko-litewska. Dlatego, że przecież obok w Łoździejach był powiat sejnieński ze stolicą w Łoździejach. I jeśli Wojsko Polskie pobierało kontyngent z okolicznych wsi czy od mieszkańców Sejn, to zawsze się skarżono, że to nie politycznie jest. Bo Litwini nie pobierają kontyngentu z byłego powiatu sejneńskiego, żeby przekonać, że władza litewska jest lepsza niż polska. I cały szereg tego rodzaju spraw było widzianych właśnie w rywalizacji polsko-litewskiej. I to samorząd był pierwszym informatorem do władz centralnych o to, co się tutaj działo, żeby poprawić warunki życia mieszkańców. Ta elektrownia. Tam państwo macie różne opracowania. To jest tak, że te elektrownie wybudowali Niemcy w 16-17 roku. Jak Niemcy opuszczają i tutaj się tworzą rady delegatów żołnierskich niemieckich, to jest po prostu bolszewizm czysty. Sprzedają Hurwiczom elektrownię, bo już oni jadą do Niemiec i muszą mieć kasę. Tak? Więc samozwańcza władza sprzedaje elektrownię dwóm braciom Hurwiczom, którzy poczuli interes, że zrobią interes na elektrowni. Ale w 20 roku ci Hurwiczowie wyjechali w ogóle do Rosji i nigdy nie wrócili. Nie ma właściciela elektrowni, miasto nie ma prądu. Więc sądownie powołuje się dla elektrowni, zapomniałem w tej chwili jak się to nazywa, kuratora takiego, to właśnie Jana Mittaga, i on ma dostarczać energię. Ale on tylko nadzoruje, dzierżawi tam inny człowiek, podnosi ciągle cenę. Druty i podłączenia należą do miasta, elektrownia należy do kogoś prywatnego. W 24 roku już w ogóle elektrownia nie daje prądu do miasta, bo ludzie nie są w stanie tak drogiego prądu opłacić. Dzierżawca odcina
druty. W ogóle nie ma tej elektrowni, ona ginie. Bazgier na tym się przejechał, że próbował wykupić tę elektrownię. Ona była nie do wykupienia. Na szczęście Myszczyński, jak się pojawił, natychmiast wybudował nową elektrownię. I to jest przykład też burmistrza, który rzeczywiście dla Sejn zrobił bardzo dużo. Ja się dziwię, że Sejny nie mają ulicy Franciszka Myszczyńskiego. Bo i szkoła to jest Myszczyński, elektrownia to jest Myszczyński i ten rozwój no, na skalę, jaka była możliwa w okresie kryzysu i zaraz po kryzysie w Sejnach, to jest zasługa Franciszka Myszczyńskiego i Pieńczykowskiego. Oni tworzyli taki duet, który rzeczywiście miastem zarządzał dosyć sprawnie. Przynajmniej to można z tych szczątkowych dokumentów wyczytać. Więc, a ludzie mieli poczucie, że decydują. O, to jest najważniejsze. To było najistotniejsze chyba. Przepraszam tak długo, ale... Chciałbym zapytać, czy są ustalone już cezury czasowe tej monografii, która powstaje, czyli od, do, czy jeszcze nie? No tak, od pradziejów. Od pradziejów właśnie. Znaczy nie, pewnie nie będziemy tam się rozpisywać o przyrodzie i o innych rzeczach, bo to ma być monografia historyczna, więc nie będziemy powtarzać tego, co wszyscy powtarzają. Natomiast od początki osadnictwa się jakoś pojawią, ale pewnie będzie moment dopiero przekazania ziemi, na której powstały później Sejny Wiśniowieckim i od tego momentu zaczniemy. Natomiast ciągle jest problem z datą, z cezurą końcową, bo tak, no 39 nie wchodzi w grę, musi być później. Teraz na pierwsza, która się narzuca, to jest 89. A co zrobić z tym czasem współczesnym? Nie wiem jeszcze. Może kronika tylko. Zobaczymy. Bo to jest też no problem przerobienia źródeł. I współczesność historii nie lubi. Historia potrzebuje dystansu. Te 34 lata to jest już niezły dystans. To jest cała druga Rzeczpospolita i jeszcze, zauważmy, tak? 34 lata to jest półtorej Rzeczpospolitej drugiej. Czyli do 89 wydaje się taką granicą, że można już wyciągać pewne wnioski, snuć porównania z tym, co gdzieś było. Natomiast ten okres po 89, on się poddaje politologicznej jakiejś tam analizie, pewnie ekonomicznej, ale historycznej jeszcze nie dałoby się pewnie wyważyć wszystkiego. To jest jeszcze trudne. Znaczy ja mam taką teorię, to nie wiem, gdzieś chyba mówiłem, a ostatnio chyba w Budzie Ruskiej, że w Sejnach historia odgrywa bardzo ważną rolę, a jest niepoznana. To jest taki paradoks, bo różne środowiska odwołują się do historii w Sejnach, a tej historii nie ma opracowanej. Czyli odwołujemy się do emocji, uprzedzeń, mitów. I dopiero wtedy, kiedy każda społeczność będzie gotowa na to, żeby przyjąć, jak to było, to wtedy można budować przyszłość. Bo tak mam wrażenie, że przeszłość ściąga nas cały czas gdzieś tam i nie pozwala nabrać rozpędu. A ja mówię teraz o miejscowościach, nie o Polsce. O miejscowościach. Mnie interesują miejscowości. Jeśli w miejscowości ludzie przyjmą to, co mają, to dziedzictwo uznają za swoje i będą z tego dumni i będą je pokazywać i odważnie prezentować i bronić, to wtedy jest szansa na pójście do przodu. Natomiast jeśli nie ma przyjęcia dziedzictwa, obojętnie jakie ono by było, no bo proszę Państwa, są tylko dwa wybory, jak się ma spadek. Albo się go przyjmuje, albo się go odrzuca. Nie można przyjąć częściowo spadku. Prawo nie zna takiego wyboru. Czyli albo przyjmuję, albo odrzucam. Jak przyjmuję, to z bogactwem inwentarza.
mówiąc normalnie, z aktywami i pasywami, a mówiąc historycznie, i z dobrem, i złem, i z nikczemnością, ale i z chwałą, i z bohaterstwem. Ze wszystkim. I trzeba mieć odwagę to przyjąć, bo trudno sobie z takim spadkiem też radzić. To ja nie mówię. To tak jak ktoś przyjmuje zadłużony spadek, to ma kłopot, musi to oddłużyć. Tak? Jak ma za kołnierzem coś czy za paznokciami, to musi to oczyścić, no coś z tym zrobić. I teraz jest to trudny proces i no, wymaga dłuższego czasu i takiej otwartej rozmowy, ale najpierw trzeba wyłożyć to wszystko na stół, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. To nie jest łatwe, ale mam takie przekonanie, o, że tak to jest łatwiej wtedy. Więc w tej książce próbujemy pokazać, czy spróbujemy pokazać no, tak, jak to było. A państwo sobie osądzicie to, wybierzecie, bo będą i świadectwa litewskie, i żydowskie, i polskie, i będzie o tej nacji, o tej... No, o niektórych wydarzeniach się nie napisze, nie napiszemy, bo nie znajdziemy źródeł, ale to, co jest, to trzeba wydobyć. To jest bardzo rozproszone, to też od razu powiem. My szukamy w różnych archiwach, w różnych źródłach tych informacji, bo archiwum sejneńskie wyjechało, nie wróciło i nie ma. Dominikańskie też gdzieś się zapodziało. Więc tak to wygląda. Trochę przydługo, ale ja bym nie negował wartości samorządu, bo jak ludzie mają poczucie sprawstwa i tego, że coś do nich należy, to inaczej funkcjonują, tak myślę. To były moje osobiste poglądy.